Jak powinien wyglądać idealny ogród? Odpowiedzi na to pytanie szukali rybniccy urzędnicy. Krzewy, kwiaty czy oczka wodne to nie wszystko. Ważne jest jeszcze to coś, co sprawia, że dany ogród jest wyjątkowy. I takie wyjątkowe, zielone miejsce odkryto w Golejowie. Bo tam właśnie znajduje się najpiękniejszy ogród w Rybniku, który zwyciężył w konkursie o ładniejszy rybnik. Tak wygląda najpiękniejszy ogród 23. edycji konkursu prezydenta miasta o ładniejszy rybnik. Właściciel Engelbert Klimek z dumą opowiada o tym, co znajdziemy w jego zielonej oazie spokoju i odprężenia. Wszystkiego po trochu, kwiatów, iglaków, różnego rodzaju, oczko wodne, rybki w oczku wodnym. No i warzywnik. Ważne, aby dobrze zagospodarować wolną przestrzeń, jednak każdą decyzję warto dwa razy przemyśleć. Ot taka wskazówka Lucyny Wieczorek, laureatki drugiego miejsca w konkursie. Trzeba zacząć na pewno od jakiejś koncepcji na całość, żeby to nie było takie, żeby to nie był bałagan na ogródku, tylko żeby to tworzyło wszystko jakąś kompozycję. Pani Lucyna i pan Engelbert to jednak nie jedyni laureaci konkursu. Podczas spotkania w rybnickim magistracie oficjalnie ogłoszono wyniki tegorocznej zabawy. Czteroosobowe jury przyznało wyróżnienia i nagrody nie tylko właścicielom ogrodów wokół budynków prywatnych, ale również wokół budynków wielorodzinnych administrowanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe oraz wokół pawilonów i innych obiektów użyteczności publicznej. Komisja, oceniając tereny zielone w zależności od miejsca, brała zwłaszcza pod uwagę wejście do konkretnego budynku, czy wejście do konkretnej posesji. Patrzymy, jak jest przed tą posesją, czy jest pięknie zadbane, bo też powinno być. Ile jest zieleni, jaka infrastruktura, czyli ławeczki, czyli nie wiem, kominki, jeszcze inne rzeczy. Patrzymy też na balkony. Jadwiga Kutkowska z Wydziału Ekologii Urzędu Miasta w Rybniku w jury zasiada od pierwszej edycji konkursu. Jak przyznaje, na przestrzeni tych 23 lat zmieniły się nie tylko ogrody prywatne, ale również sam rybnik. Mogę powiedzieć, że coraz są ładniejsze, bardziej pomysłowe. Może dostępność, że tak powiem, tych materiałów roślinnych jest łatwiejsza i chyba ludziom bardziej zależy na jakimś wizerunku. Aby stać się właścicielem swojej zielonej oazy, trzeba więc wykazać się konsekwencją i cierpliwością, no bo przecież w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przyspieszyć przyrostu krzewów czy innych roślin. Jednak czyż nie warto dla takiego efektu?